odkręć nakrętkę mocującą na gnieździe wtyczki i zdejmij pokrywę. Ustaw zadajnik kodu na pozycję 0. Wciśnij i trzymaj przycisk. Obróć zadajnik kodu w prawo o pełny obrót i zwolnij przycisk. Dioda w przycisku miga wolno. Ustaw zadajnik kodu na pozycję odpowiadającą pierwszej cyfrze numeru sali, w tym przykładzie 0. Naciśnij krótko przycisk. Dioda w przycisku miga szybko 2 razy. Ustaw zadajnik kodu na pozycję odpowiadającą drugiej cyfrze numeru sali, w tym przykładzie 3. Naciśnij krótko przycisk. Dioda w przycisku miga szybko 3 razy. Ustaw zadajnik kodu na pozycję odpowiadającą numerowi przycisku w sali, w tym przykładzie 7. Naciśnij krótko przycisk. Dioda w przycisku zapala się na 3 sekundy, a następnie przygasa świecąc ciągłym światłem. Gotowe. Sposób pracy manipulatora możemy ustawić w jeden z 4 dostępnych trybów. Monostabilny, bistabilny, łazienkowy WC lub tryb salowy. Aby zmienić tryb, ustaw zadajnik kodu na pozycję 0. Wciśnij i trzymaj przycisk. Obróć zadajnik kodu w prawo o pełny obrót i zwolnij przycisk. Dioda w przycisku miga wolno. Ustaw zadajnik kodu na pozycję odpowiadającą numerowi trybu. W tym przykładzie tryb monostabilny, pozycja E. Naciśnij krótko przycisk, a po chwili ponownie naciśnij przycisk. Dioda w przycisku zapala się na 3 sekundy, a następnie przygasa świecąc ciągłym światłem. Gotowe.